Witam bardzo serdecznie w poniedziałek, poniedzieli noszącej nazwę Estomichi, nazwę nawiązującą do Psalmu 31, w którym człowiek zwraca się do Boga o to, aby Bóg był dla niego tak pewnym oparciem, jak skała, której nic nie jest w stanie skruszyć. Wsłuchajmy się także w hasła dzisiejszego dnia. Pierwsze pochodzi z księgi Hioba i w tym haśle możemy przeczytać takie oto słowo. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie. Ucieka jak cień i nie ostaje się. I drugie hasło dzisiejszego dnia, które zaczerpnięte jest z listu do Hebrajczyków: Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Obydwa te teksty od razu kojarzą się nam z ludzkim przemijaniem. Kojarzą się z tym, co najczęściej przychodzi nam w udziale, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad życiem i śmiercią. W momencie, kiedy musimy stanąć nad grobem kogoś bliskiego, kogo właśnie odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku jego ciała. Wtedy to najczęściej dochodzi do naszej świadomości to, co w swoim słowie wypowiada Hiob, który Doświadczony cierpieniem, zdaje sobie sprawę z tego, jak delikatnym stworzeniem jest każdy człowiek. Ludzie na co dzień do siebie tej myśli nie chcą dopuszczać. Przecież nieraz, szczególnie młodym ludziom, wydaje się, że są niezniszczalni, że mogą dokonywać rzeczy, o których inni mogą sobie tylko pomarzyć. A przecież wystarczy mgnienie oka, wystarczy ułamek sekundy, i życie ludzkie gaśnie, jak zdmuchnięta zapałka. Mało mamy na to dowodów? Choćby ostatnie trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Ludzie nie byli w stanie niczego zrobić. Ich domy poskładały się jak te przysłowiowe domki z kart, a oni zginęli. Nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić w jak strasznych warunkach, pod gruzami. Dopiero wtedy, kiedy o tym pomyślimy, zaczynamy domyślać się, co znaczą słowa: Nie mamy tu miasta stałego. Czy te, że człowiek żyje krótko i jest pełen niepokoju? A my przecież nie o takim życiu marzymy. Nie o takie życie nam chodzi. Dlatego zapewne poszukujemy czegoś zupełnie innego, czegoś, co zapewni nam spokój i poczucie, że to, co jest naszą rzeczywistością, ma sens. Dlatego i my staramy się, patrząc w przyszłość, wypowiadać w swoich modlitwach słowa błagania do Wszechmogącego Boga. Bądź mi skałą obronną. Osłaniaj mnie nie tylko przed złymi ludźmi, osłaniaj mnie nie tylko przed zagrożeniem, wypadkiem czy nagłą śmiercią, ale bądź mi skałą obronną, która nie dopuści do mnie żadnej złej myśli, żadnego zwątpienia, poczucia, że moje życie nie jest nic warte. Bo to życie jest w Bożych rękach. W Bożych rękach jest los każdego człowieka. Nawet jeśli z takiej czy innej przyczyny odsuwa od siebie tę prawdę i nie chce się do tego przyznać. A przecież każdy marzy o tym, aby jego życie było radosne i szczęśliwe. Zatem i ten kolejny dzień z wszystkimi jego radościami, ale i smutkami, z wiarą w sercu powierzmy Bogu, a wtedy zrozumiemy, czym jest Jego miłość i jaki wpływ ma na naszą rzeczywistość i na nasze życie. Życzę wszystkim Bożego Błogosławieństwa.